Moi drodzy, nasza przygoda ze stańczykami dobiega końca. Widać moją twarz. Cześć, to ja, pan Ząbek i program Pojawiam się i znikam, a dzisiejszy odcinek będzie na wysokim poziomie. Dzisiaj opowiem wam i pokażę wam suwalskie stańczyki, czyli cud architektury kolejowej na terenie Polski. Zaczynajmy! Stańczyki swoją budową przypominają rzymskie akwedukty. Są ogromne, masywne, ale oprócz tego bardzo estetyczne. Gdyby się okazało, że faktycznie zbrojenia w tym moście są drewniane, to ten obiekt stałby się jeszcze bardziej unikatowy, ponieważ na początku XX wieku była to bardzo rzadka technika. Wiadukty te pierwotnie służyły linii kolejowej Gołda-Żdkiejmy do przekraczania rzeki Błędzianki. Linia kolejowa już nie istnieje. Rzeka jeszcze nadal płynie, nie jest okazała, ale jest za to przyjemnym strumyczkiem, który płynie tutaj na dole pod wiaduktem. I między innymi tymi wiaduktami wożono materiał do budowy Wilczego Szańca w Gierłoży. Swego czasu odbywały się tu skoki na bungee albo na wahadle, ale niestety od jakiegoś czasu już się ich nie uprawia, ponieważ wiadukty były w złym stanie i ta dyscyplina sportu zagrażała zdrowiu ludzi, tych na dole. Bo ci, co skakali, to byli na własną odpowiedzialność. Stańczyki stoją na 5 przęsłach, mają 180 metrów długości i w najwyższym punkcie około 36,5 metra wysokości. Muszę wam powiedzieć, że ta konstrukcja robi swoje piorunujące wrażenie. Żałuję, że już nie można skakać na bungee z mostów, bo chętnie bym skoczył i zobaczył, jak to jest, gdy ziemia zbliża się w dosyć szybkim tempie do twojej głowy. Moi drodzy, jeśli macie marzenia, sięgajcie po nie, realizujcie, ponieważ życie jest wtedy dużo bardziej ekscytujące. Czas na sztuczkę. Znikam stąd, pojawiam się tam gdzieś dalej i pokażę wam niezwykłą sztuczkę z monetami. Witam serdecznie. Tutaj na stańczykach, moi drodzy, zjeżdżają się celebryci. Jest ze mną Maja Zwariowana z kanału Zwariowane, czy Zwariowane? Zwariowani. Zwariowani. I tam fika nie ze koziołki, fikołki. I specjalnie dla Mai zrobimy sztuczkę. Maja, jesteś gotowa? Na pewno? Wiesz, że to może kosztować cię zdrowia. Ha, żartowałem. Maju, mam tu 4 monety. Jedna moneta, druga moneta, trzecia, moi drodzy, patrzcie uważnie, trzecia moneta i czwarta moneta. Maju, chciałbym, żebyś dmuchnęła w moją rękę. Świetnie. Teraz na waszych oczach monety się teleportują. Tu mam 3, a tutaj mam 4. Maja nie dowierza. Maja nie dowierza. W razie specjalnie dla Mai zrobię tu sztuczkę po raz drugi. Jesteś gotowa? Jedna moneta, druga moneta, trzecia moneta i teraz Maja, czwarta moneta. To jest dużo fajniejsze. Słyszałaś? W tej dłoni, moi drodzy, mam 2 monety i w tej mam 2 monety. Podbiję stawkę, zrobię tą sztuczkę teraz z ręką Mai. Maja, wystaw rękę. Jedna moneta na ręku Mai, druga moneta na ręku Mai, trzecia i czwarta. I teraz najfajniejsze. Maja, zamknij rękę. Świetnie. Obróć rękę w ten sposób. Kładę rękę monetę na dłoni Mai. Teraz patrzcie uważnie. Specjalnie dla Mai. Z mojej ręki moneta znika i wraca do dłoni Mai. Widziałem
widziałem ten ruch, widziałem. Wspaniale, Maja, dziękuję ci serdecznie. Jeśli wam się podobało, wejdźcie na jej kanał, dajcie suba. A na moim, o wiecie co robić. Dzisiejszy odcinek dobiega końca, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. Łapka w górę, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, a ja przybijam swoją łapę i znikam.